Dreamcraft. Dokładnie tak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. A dziś urozmaicę, nie no, zacznę swój pomysł, który miałem już jakiś czas temu. Mianowicie, chciałem coś zrobić. Jak teraz o tym myślę, to to w sumie jest niewykonalne, bo mój dom jest, no, na dwie kratki, a nie na jedną. Więc jednej rzeczy nie za bardzo mam jak wykonać, więc dziś zrobimy co innego niż planowałem. Dziś będziemy dekorować nasze mieszkanie po raz kolejny, no bo jednak przydałoby się to skończyć kiedyś, no nie? Już tyle tu siedzimy w tej chałupie, a ono dalej nieskończone. Załóż mi to, człowieku. Dobra, więc myślałem sobie długo nad tym, kurczę, jak to zrobić? I tu sobie walniemy miejsce na toaletę. Dokładnie tak. Przecież trzeba mieć gdzie załatwiać swoje sprawy i potrzeby, więc zrobimy sobie tu ładną łazienkę. I też możliwe, że dokończymy kuchnię, ale to nie jestem na 100% tego pewien, to się wszystko okaże i zobaczy. Yeah, mamy kolejny węgiel. Fajnie, fajnie. No ta ziołenka, co ja mówię, jaka ziołenka. What the fuck? Skąd mi się to wzięło, tej ziołenka? Chciałem powiedzieć łazienka. Ach. Dobra. Moją łaźnię bym zrobił jakąś taką. Myślę, że to mi w 100% wystarczy. Tylko wykopiemy sobie ten węgiel, oczywiście tu jeszcze, bo to jest coś, co się bardzo przydaje. No i daje nam też expa, co nam się przyda, by zaklnąć itemki w poprzednim odcinku, który no nie był z tych najlepszych, ale był zdecydowanie przydatny, jeśli można to tak powiedzieć. Dobra, więc tu będzie nasza łazienka i właśnie to będziemy sobie musieli odpalić i się wziąć do roboty. Co się stało? Ojejcia. O, no i super. Lecimy w spokojne miejsce, a nie jak ostatnio z tymi szkieletami. Bierzemy sobie tą lawę. Pięknie. Wracamy do domu i napełniamy to. Cyk. Dobra. Wanna. To będzie coś, co będziemy musieli sobie zrobić. Ja bym chciał grey, ale to pierw muszę zrobić zwykłą, czyli oak. No to potrzebujemy 8 bloków kwarcu, jedną miedź, 2 żelaza i drewno. Okej, to sobie na razie to wyłączmy. To mamy. Kwarc tam jest, miedź też, żelazo też. No to idziemy i zrobimy sobie to. Kwarc, żelazo, miedź i to. To jest tak strasznie mało tego żelaza. Ja poza odcinkiem muszę iść po to i pozbierać, nie? Bo to jest masakra. Dobra, włącz mi to. A, jeszcze bloki. Starczyło. No dobra, siup, teraz wyłączmy to i grey, a mamy kwiatki tam przecież. Cyk, co nam da szary barwnik? Możliwe, że to albo to. Co tu robią nasiona? Halo, to kalafiora. To będzie chyba to. Light, a chciałem ciemniejszą. No bo dobra, taka może być. Teraz co musimy zrobić? Light switch też by się przydało, ale umywalka, moi drodzy widzowie. Do umywalki potrzebujemy kwarc ponownie, bloki kwarcu. Raz, dwa, trzy, cztery. Siup. Kwarc, no i żeby było tematycznie, no to light gray, więc musimy znowu
Wiem się cofnąć po barwnik. Czyli to są te kwiatki. No to już na zapasce tego barwniku wezmę. Dobra. Cyk, cyk. Kibelek. Kibelek będzie bardzo, 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 bardzo ważny. 5 bloków kwarcu. No i tu już się zaczyna problem, bo tak jak żelaza nam brak, tak też kwarcu również nam już brak. Więc trochę przegwizdane. Ale my to zrobimy. Ona ma nawet ten. Jo, jak to świetnie zrobione. Dobra. Odłóżmy tą miedź. Stąd szary barwnik bierzemy. No cóż. Widzimy się po cięciu, jak zdobędę żelazo i kwarc. No, to będzie długa podróż. Pewnie z godzinkę mi to zajmie. Dobra, to ja tu polatałem i śmierć zdobyłem przez gesta, bo mnie za plecy wziął, ale stwierdziłem, że zrobię wam to na timelapsie, bo będzie bardziej wiarygodnie, więc oglądajcie je. Dobra, jak widzicie, trochę mi się poginęło, 26 śmierci, ale myślę, że za to, ile ja zdobyłem tych surowców, to naprawdę warto, bo się zwróciło. No. Chodźmy zobaczyć, ile albo nie, bo w sumie tu będę przepalał, nieważne. Jakaś pusta skrzynia w miarę, no powiedzmy, że ta będzie. Żelazo. Prawie 4 staki. Myślę, że żelaza mi już nie braknie. Miedź 2 i trochę. Złota 4. Węgla też troszeczkę zdobyłem. No i kwarcu też sporo zdobyłem. Tam jeszcze ten kalcyt wydobyłem. Tak czy siak. Fajnie, fajnie. Fajnie, chociaż no te śmierci to nie jest zbyt fajny wynik. Ale no, przymkniemy na to oko. To mi się przyda. No, też może się przydać teoretycznie. Kuźwa, podkładaj mi te niepotrzebne rzeczy. Dobra, bierzemy ten kwarc i idziemy poprzepalać to wszystko. I oczywiście robić. O, trochę mi zajmie przepalanie tego wszystkiego, ale dobra. O, tu było. Znów te pigmeny. Wszędzie żelazo, nie? Niesamowite. Ale warto, warto, bo będziemy mieli no wszystko to, co chcemy. Roasted mushroom. O! To fajne. Pieczary se możemy zrobić. Dobra. Bierzemy te żelazo i robimy wszystko, żeby już skończyć ten film. Łazienki myślę, że w tym filmie może skończymy. Nie wiem w sumie. Nie wiem, nie wiem. Da się tak dodać? Nie.
No, słoiki. To też by było fajnie taki słoiczek se zdobyć. Chwila. Słoiczek jak najbardziej, bardzo fajnie. O! To psułem. Słoiczek weźmy, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bloki kwarcu, właśnie, bloki kwarcu. Zrób tej, tymi chłopie, tych bloków w tyle i robimy. Toaleta jasno szara. Znów odłożyłem gdzieś barwnik. Nie no, co jest ze mną? Tu go mam. Jasno szary kibelek. Bierzemy. Co to jest? Okej. To kolor. Fajnie by było mieć taki kolor. Chociażby biały, ale to potrzebujemy. Tak o. I teraz ten kolor sobie weźmiemy. No bo to może być fajne. Light gray weź, daj mi. Grill, grilla na razie chyba nie. Możemy sobie zrobić na, z pewnością parę talerzy. Deskę do krojenia mamy. Patelni na razie nie zrobimy. Kosza również nie. To by było fajnie zrobić. Redstone, po redstone musimy sobie pójść. Te szafki też mieliśmy sobie ogarnąć. Te, więc wezmę, żeby sobie zrobić białą mogę, a żółtą potrzebuję. Stół też będziemy robić. Myślę, że taki będzie idealny, więc to mogę sobie parę tu już go wziąć. 9 i krzesła. No, coś tam sobie weźmiemy, jedno krzesło. No dobra, to na razie mi to wyłącz. Musimy sobie wziąć redstone i będziemy w stanie sobie porobić dużo więcej rzeczy. Redstone. Podkładaj mi tu niepotrzebne rzeczy. Może przydać żółte kwiatki, barwnik. Będą w skrzyniach, a jak nie, to sobie weźmiemy. Najlepszą moją decyzją było wziąć tego Kilofa Hero do kopalni, nie? To było po prostu najlepszy. Czemu znów pichnąłem Q? Nie Q, tylko K. Mam to dziwne coś. Cześć koniki. O, coś mi tu rośnie, nawet nie wiedziałem. Dobra. Tych słoneczników sporo tu mamy, więc możemy sobie jak najbardziej brać je i z nich korzystać, jeśli chodzi o żółty barwnik. No jak też widzicie, mamy już 18 barwnika żółtego, więc to naprawdę jest bardzo na plus. Lodówki nie chcemy, a drewno. Ojojojojoj. Przynajmniej sobie zrobimy większość wyposażenia, tak? Będzie, będzie. Daj mi jeszcze parę tych krzeseł. A tego ja też jeszcze to wezmę. Dwie. Bo na tyle tylko nas stać. Mikrofali nie mamy. To szyba żelazo. Szyba żelazo zrobimy. To też by fajnie było zrobić. Kosz również. Create'a na razie nie. Skrzynki na listy też nie. Tego też nie. Wana chyba też nie. Możemy sobie zrobić light switch i te światełka. Tam zrobić sobie parę tych switchy. Dwa do dwóch pomieszczeń. Daj mi te żelazo teraz. I szkło nie mamy już szkła. No dobra, no wszystkiego sobie nie zrobimy. Wiem, że możemy sobie parę tych światełek jeszcze walnąć. I to będzie chyba tyle. No, na razie to będzie tyle. Więc poodkładamy to sobie teraz. Tupie wrzucę na razie te niepotrzebne mi rzeczy. I poodkładajmy wszystko na razie to, co zrobiliśmy. No to przełącznik światła, no to będzie na pewno tu jeden. Tu mamy już na te pomieszczenie. Do magazynu też myślę, że tu sobie umieścimy. Odłamki szkła mamy. Światła. Nie mam pojęcia, jak one działają. Okej. Tak, no to takie dwa tu mi wystarczą. No i jedno, no to na razie jedno. No to tu sobie walniemy. No i tyle. Tak czy siak, mamy ten kolor. To go sobie tu dam. No taki pojemniczek, po prostu pojemnik. Mamy mikrofalówkę. Bardzo fajnie. Możemy tu sobie grzać rzeczy. Ej, to jest OP. To będziemy robić. Mamy kolejne te szafeczki. Albo i nie kolejne, bo pierwsze. To tu bym chciał. Tu. I tyle.
cyk, cyk. Bardzo fajnie, że mamy te szufladki. Słoik zrobiłem też. Cyk. To jest pewnie na ciasteczka, więc dokładnie. Włóżmy je tu, bardzo fajnie. A jak je wyciągnąć, to pojęcie nie ma. Dobra. Do kuchni, no to to będzie w innym miejscu, w jadalni, którą jeszcze nie wiem, gdzie zrobimy. Może tu, chociaż nie wiem. To małe miejsce. No i łazienkę na razie poodstawiajmy to, bo nie mamy za bardzo miejsca. Jo, ale koks. Wow, niesamowite. Tu będzie umywaleczka, no i toaleta. Super, mamy toaletę. Spłukać można, jak też widzicie. Naprawdę niesamowicie to wygląda, więc cieszę się z tego, że naprawdę pozbierałem niesamowitą ilość tego żelaza, które nam się niesamowicie przyda. Naprawdę te żelazo nam się tak w cholerę przyda. To jest niesamowicie, nie wiem, o co tu chodzi za bardzo, ale te żelazo nam się tak przyda. Boże. Więc w kolejnym odcinku prawdopodobnie dokończymy dekorację, zrobimy generator kobla. Po co to, ja nie mam pojęcia, ale zrobimy. No i tak to będzie wyglądać. To jest niepodłączone oczywiście wszystko. Ten generator, kurde, ale gener... Co? Dobrze, właśnie. Mamy te i te, ale one się tak naprawdę niczym nie różnią. To by było w sumie fajnie zrobić też. Ale szkła nie mamy. Kurcze pieczone. Naprawdę, żeby zrobić te rzeczy, to jest masa roboty. To nie jest tak na kreatywie, że bierzesz to wszystko i julalala, ma wszystko. Tu trzeba pracować. Ciężko. Ale na szczęście znamy fajne miejsca plażowe, gdzie możemy sobie te o piasku troszeczkę wydobyć, ale tak bardzo malutko, nie? Nie za dużo, bo będzie potem źle to wyglądało, to wszystko. No. To piasku już tam nie braknie chyba. Dwa staki myślę, że git. Czemu zamiast J klikam Q? Nie mam pojęcia. Dobra, może jeszcze szybko sobie to przepalimy i coś tu zrobimy. O ile nam na to piecyki pozwolą. Tu nie można. No to trochę stypa, więc trochę trzeba potem węgiel iść. Mamy dużo żelaza, co mnie niesamowicie cieszy. To mnie tak cieszy, że to mnie cieszy. No. Tu jest też, ale dobra, wykopmy to w sumie tym kill-offem. Mając wydajność i szczęście najwyższe chyba na kill-offie, to naprawdę tyle dostajemy łupu z tych rzeczy. I właśnie enchantowanie, mamy przecież dużo teraz expa. Możemy zenchantować sobie tutaj ten. Wow. Więc to w kolejnym odcinku, ale ja bym sobie tu wsadził ten. To by się dalej robiło. To by się dalej robiło, to się dalej robi, to by się dalej robiło, no i jeszcze jeden piecyk by się przydał, który gdzieś tu był. Tu. Cyk. I w nim sobie przepalę piasek, ale to chyba no w sumie już w kolejnym odcinku, bo to trochę zajmie, więc dzięki, do kolejnego. Pa, pa. Pa. Dobra, dogrywka do tego filmu. Skraftuję jeszcze, bo mogę. Ametystu chyba nie mamy, ale jestem przekonany, że jesteśmy w stanie. Właśnie, kuchenka, to będę jeszcze robił, kosz również. I to tyle. Kosz potrzebujemy pistona i potrzebujemy skóry i czarny barwnik, co posiadam na 100%. Tylko niestety nie mam pojęcia gdzie. O! Czarny barwnik przypadkiem nie da się zrobić z węgla? Nie. Ale miałem, ja zabijałem squidy przecież. Albo i nie? Ojojoj. Mam szczęście, że się zrespiły. O.
Dobra, wracamy. Skóra. Cyk. I kosz, potrzebujemy piston. Piston już robimy. Parę w sumie mogę ich zrobić. Ach, te drewno. No tu też mogę. Ale czarnej nie, nie będzie mi pasować do okapu. Parę tych pistonów, bo się też przydają. I możemy zrobić kosz. No i pięknie. No komputerów nie zrobimy, bo nie mamy ametystu. Więc to tyle, dzięki, pa.